Wow, co za miejsce! Czuję się wspaniale! A to co? Piękne drzwi! Wow! Nie dasz rady! Tak? Nie prześcigniesz mnie! Nogi mam małe, ale bardzo szybkie! Nie ma mowy! Ach, spadaj! Zostaw mnie! To ty mnie zostaw! Aaaa! I co teraz? Ale kicha! Dzień dobry, Mio! Aha, no, dziś sprawdzian z matmy. Nic nie umiem. Ale nie szkodzi. Serio? Poczekam chwilę. Panienko? Juhu! A to kto? Pomocy! Oddawaj to! Proszę, weź to! O nie! Oj! Auć! O nie! Porywa mnie! Dobra, dość! Kurczę! Daj mi kapelusz! Przyda się na plaży! Przyniosłeś kostium? Dzięki! To na napój! Który tu mam? No, proszę! Na zdrowie! Pycha! Pa! Poczekaj! Przygotowałam ściągawki. Muszę to zapisać. Cześć, mamo. Nie przeszkadzaj sobie. Straszny tu bałagan. A to co za bzdury? Nigdy tego nie widziałam. Jakie małe pismo. No cóż. Po co nam te świstki? Mamo, co robisz? Nie rozczytam tego. Ubrudziło się. Nie do wiary. Ojej, wiem co zrobić. Zostało parę minut. Kończycie? Dzień dobry. Aha. Ja tu tylko sprzątam. Hej, ostrożnie. Chcesz coś? Co? Mama? No ba. Dobra, pochyl się. No, świetnie. Stój spokojnie. Zdam to na piątkę. Piąte zadanie. Ile tu śmieci. Nikt tu nie sprząta? Super woźna na ratunek. Zrobię porządek w trymiga. Czekaj. Mam. Co się dzieje? Nie ruszaj się. O nie. Nie ma mowy. Co? Ja... Nie muszę sprawdzać. Daję wam jedynkę. Starałam się. Totalna porażka. Bieda jest do kitu. To najnudniejszy weekend wszechczasów. Kto wyrzucił karton? Chyba mi się przyda. I co? To dobre miejsce. Wystarczy to rozłożyć. Dobra, co teraz? Aha, nie wychodzę z domu bez mojego nożyka. Na szczęście jest ostry. I co teraz? No właśnie, wytnę tę część. Teraz mogę ustawić karton, o tak. Zmieszczę się w środku. Ale słońce mi przeszkadza. Na szczęście mam też dach. I taśmę. Oby dała radę. Użyję rozmaitych kolorów. Tu też. Widzicie ten wzór? Gotowe. Mój własny mały domek. Czyż nie jest uroczy? I co? Co? O nie, tylko nie deszcz. Błagam. Biednemu wiatr w oczy. Ewa? Ewa? Ewa! Biegnę. Uratuję cię. Jeszcze chwila. Już. Proszę bardzo. Wow, dzięki, mamo. Strasznie zimno.
Jeszcze chwila. Scrollowanie mnie męczy. No cóż, poczytam jak za dawnych lat. Hej, źle to trzymam? Sama nie wiem. Poddaję się. Halo? Proszę bardzo. Dwa z trzech? O, wygrałeś. Aha, wiem. O, szybka jesteś. A masz. Ups. Hej, zaraz się zemszczę. Zaraz, sprawdzę co tam na Insta. Dobra, mam tego dość. Moja muszka. Nieładnie. To jeszcze nie koniec. Jakie fikuśne gadki. Okej, to dobra zabawa. A może nie? Ale duszno. Ochłodzi mnie deszczyk. Kiedy ostatnio jadłam? Lokaj? Ojej. Tak? Czy nie? Nie, pa. Panienko? A to co? Jajka na twardo? Aha. Nie ma mowy. Jest za gorąco. W porządku. No tak, wiem. Zaraz. Ale tu dziś chłodno. Co to za dźwięk? Nie zjedz mnie! O, nara! To prosto z gniazda. Tam. Jak sobie życzysz. Piękna rzecz, prawda? No raczej. Dobra. Superancko. Nieważne. Co jest w środku? No nie. Ale świetnie. Moja ulubiona czekolada. I jajko, które lubię. Nic mu nie jest. Mamo, strasznie burczy mi w brzuchu. Niech pomyślę. Poczekaj chwilę. Mam świeże jajka. Jakie apetyczne. To prawda. Mamo, nie, nie! Jajko! Ale leci! Złapię je! Złapałam! Prawie miałam zawał. Widziałaś to? Nic mu się nie stało. Hej, wiem! Za lekko się ubrałam. Ale ziąb. O, a co z jajkiem? O kurczę! Jesteś lodowata. Uratowałam jajko. Zamrożone się nie potłucze. Można je łatwo obrać. Widzisz? Nie cieknie. Na twardo, ale surowe. Pokrój je ostrym nożem. Uwaga na palce. A teraz ułóż na patelni. O tak. Spokojnie, nie będą surowe. Podgrzeję je na małym ogniu. Ścinają się. Jak kilka mini jajek. Gotowe. Dobra. Dasz mi trochę? Co bym bez ciebie zrobiła? Dzięki, mamo. Cześć. O, błyskotki. Proszę bardzo. Sorki. Miłego wieczoru. Hej, ja też? O, to niesprawiedliwe. To niemodne. Hej, skąd masz takie ciuchy? Fuj. Trochę mi cię szkoda. Ale wiem, jak ci pomóc. Widzisz to? To? Przygotuj się na szok. Zwiążę w paru miejscach. Oto sukienka. Wow. Piękna. Ale śmierdzisz jak śmietnik. Uwielbiam te perfumy. Spróbujmy jeszcze raz. Mogę ją zaprosić? Mam sukienkę. Dobrze, zapraszam. Miłej zabawy. Nigdy nie byłam w takim miejscu.
Plastik to modny materiał. Czuję się jak milionerka. Co my tu mamy? Jest! Nawet świeże! Dziś będzie wyżera! Parę drobnych! Może jabłko? Miłego! Jaka szczodra duszyczka! Ta babeczka ze dychy jest obłędna! Co się tak gapisz? Głodnaś, co? Proszę! Mam cię! Miałabym ją na ciebie zmarnować? Frajerka! Ach, żebractwo! Dość tego! Już ja ją nauczę manier! Bogacz włachy! Biedy kres! Co? Co się dzieje? To najgorszy dzień w moim życiu! Mów za siebie! Moja praca skończona! Żegnam! Strasznie się nudzę! Mogłabym co zjeść! Kelner? Halo? No gdzie on jest? Och, trzeba sobie radzić! Czy to lodówka? Ale ja mam szczęście! Stuk puk! Nie zjem tego! Kto normalny trzyma to w lodówce? Praktycznie zgniło! Mogłabym ugryźć! Podchodzę od zmysłów! Ach. Okej! Gdzie je wcięło? Mysz! Ukradła moje śmieci! Dobrze, że trochę ich tu jest! Och, daj mi coś do jedzenia! Ja tu z głodu zdycham! Tak, dalej nic! Może jak się naprawdę skupię? Ha! Nie, jednak nie! Tak tylko patrzę! Nie mam wyjścia! Zwykle polewam nim hot dogi, ale teraz to napój! I to ciepły w dodatku! Nie! Nie otwieraj! Co dobrego tu mamy? Jesteś mój! Tak! A! Co tu się dzieje? Ciągle dzwoni? O matko! Ach! Kto tam? To dla mnie? Zacznę się przyzwyczajać! Lubię jabłka! Jak wyglądam? Muszę ogarnąć stopy. Jakieś zapasowe skarpetki? Podobno potrzebujesz butów. Masz, weź se. Dzięki śmieciowy człowieku. Może coś czystszego? Mysz! Lepsze to niż nic. Ile brudu? Przykleił się czy jak? Jeszcze sama się pobrudzę. Tak! Moje wybawienie! Zmywacz do paznokci zmyje te plamy. Wylewamy na wacik i wcieramy w brudną powierzchnię. Dawaj, dawaj! Prawie gotowe! Normalnie jak nowe! I urocze! Tada! Ach. Wyczyścisz też moje? Radź sobie sam! Nawet się wyspałam! Nie! Proszę, tylko nie kupsko! Czemu to mnie spotyka? Ej! A podobno gorzej być nie mogło! To niehigieniczne! Co my tu mamy? Wyczuwam coś smacznego! Ej! To było moje! Durne ptaszysko! Odpłacę się pięknym za nadobne! Nie ma to jak skrzydełeczka?
już rano? Strasznie jasny ten pokój. O! To moje śniadanie? Dzięki, padam z głodu. O, panienka lubi chustki. Chyba apetyt dopisuje. Ale spróbujmy w ten sposób. Ale wstyd! Dzięki! Wygląda przesmakowicie! Jakie to słodkie! Panienki widzę! Chyba panience smakowało. Co zrobić? Kichy marsza grały. Przynajmniej paznokcie zrobione. Przepraszam, chciałabym tu pozamiatać. Doprawdy? Korzenie zapuściłaś, czy jak? Dobra, przesunę się. Przekąszę coś w tym czasie. Mniam, nawet smaczny. Dobra, prawie skończyłam. Już nie potrzebuję. Służba, zabrać! Ech, czy ktoś mnie tu słucha? Podłoga aż lśni! Ua! Lecę! Co się stało? Widzę gwiazdy! Ojej, mój błąd! Co tu się dzieje? Tak mi przykro! Czyżby? Co za rozpuszczona wachorzyca! Już ja się tym zajmę! Jeszcze tutaj! Tak, tutaj! Najgorszy dzień ever! Mam już to wszystko! Kolejna przekąska? Już trzecia dzisiaj! Ile ciasteczek! Nie! Zasada 5 sekund! Hej! Nie! Stać cię na znacznie więcej! Nie waż się jeść tego ciastka! Uratowana! Nic ci nie jest? Nie musiałaś tego robić! Siadaj! Odpocznij! Miałaś ciężki dzień! No, od razu lepiej! Nie, proszę, nalegam! Trzymaj, popij mlekiem! Panienki, szczęście jest najważniejsze! No dobrze, kochanie, a to twoje przybory szkolne! Miłego dnia w szkole, bądź grzeczna! Będę! O, moja siatka się zerwała! Wszystko spadło na podłogę! O nie, kochanie, spokojnie, nie martw się, naprawię to. Spójrzmy, na pewno mogę coś stąd wykorzystać. Trzeba wymyślić jakieś rozwiązanie. Tadam! Mam dla ciebie nowiutki plecak. Wow, ale super! Dobra, idę do szkoły. Do zobaczenia później. Który plecak sobie dziś panienka życzy? Ten nie. Znudził mi się taki styl. A może mały fioletowy? Albo ten złoty? Tak, wezmę dziś złoty. Wspaniały wybór, panienko Emmo. Proszę bardzo, życzę miłego dnia. Uff, nareszcie po wszystkim. Mamo, mamo, zobacz, w szkole będzie impreza. Ojej, szykuje się świetna zabawa. Ale mamo, muszę mieć jakiś strój, prawda? Oczywiście, na pewno mamy coś, co możemy wykorzystać. Spójrzmy, co to? Coś niebieskiego. Wygląda jak stara koszula. Przymierz? Okej. Przynajmniej na mnie pasuje. Zawsze coś. Ale jest cała pokryta pajęczynami. Poczekaj. Podkurzacz sobie z nimi poradzi. Okej. Sprawdza się świetnie. A teraz się odwróć. Oczyszczę tył. Jeszcze troszkę. Wyłącz to! Hej, momencik! Przyszedł mi do głowy świetny pomysł. Mam tu gumkę. Spróbujmy. Och, już rozumiem. Nałożę gumkę na rurę od odkurzacza. A teraz zrobię jej fryzurę. Można od razu nałożyć gumkę. Idealnie. To najprostszy sposób na zrobienie kitek. No tak, jestem już gotowa na imprezkę. Dzięki za pomoc, mamo. Jesteś najlepsza. Baw się dobrze. Och, czekaj. Zapomniałaś zaproszenia.
Hej, kochani, przyszłam na imprezę. Huh? Eni ma kucyki? I Betty też? Nawet Liam je sobie zrobił. Nie mogę być taka jak oni. To ja wyznaczam trendy. Hej, jesteś moją stylistką, więc zrób mi inną fryzurę. Okej, zaraz przyjadę na imprezę. Dobrze, że jesteś. Wszyscy mają kitki. Och, wow, masz rację. Musisz się wyróżniać. Ale nie martw się, mam na to rozwiązanie. Wydzielę tutaj część włosów. Jeszcze kilka razy. A teraz po drugiej stronie. Super, już wyglądasz pięknie. Ale jeszcze nie skończyłam. Czas na błyskotki. Dodam tutaj parę świecidełek. Doskonale. Teraz mogę oficjalnie dołączyć do imprezy. O, nie wierzę. Spójrzcie na Emmę. Wygląda bosko. Liam, mówię serio. Patrz na nią. O, stylizacja Emmy jest niesamowita. Też bym taką chciała. Mam tutaj cukierki. Trochę go poliżę i... spadł. Kurczę, to chyba nie dla mnie. Ha, gdzie ja to położyłam? A, mysz! Co? Mysz w domu? O, matko! Och, to jest moja koszulka, ale mysz ją zniszczyła. Wygryzła w niej wielką dziurę. Mamo! Skarbie, wszystko w porządku? Wystraszyłaś się myszy? Nie, ale zniszczyła moją ulubioną koszulkę. Ojej, to naprawdę wielka dziura. Ale zawsze można zrobić coś z niczego. Jest tu wielka dziura, więc odetnę dół koszulki. I już, problem zniknął. Teraz zajmę się resztą. Zrobię jeszcze kilka nacięć. Spokojnie, efekt będzie świetny. Wytnę teraz kołnierzyk i zrobię dekolt. Super. Następnie przetnę koszulkę na pół, ale tylko z przodu. Tył zostaje w całości. Teraz podwinę materiał i zrobię marszczenie. Spokojnie, to bardzo proste. Wystarczy zmarszczyć materiał i go zszyć. Gotowe. Wystarczy związać bluzkę z przodu i mamy uroczy crop top. Wow, mamo! Jestem pod wrażeniem twoich umiejętności. Cudowna bluzka. Dziękuję. Och, jeszcze jedna rzecz. Nie chcę, żebyś zmarzła. Moment. Mamo, ten szal też ma wygryzioną dziurę. Co za niesforna myszka. Chyba z nią nie wygramy, co? A to co? No proszę, o wilku mowa. Co? Pobrudziłam sobie bluzkę lodem. Co za koszmarny dzień. Teraz muszę się przebrać. Spójrzmy, nie podoba mi się żaden z tych topów. Co jeszcze mogłabym na siebie włożyć? Och, całe szczęście, że tu jesteś. Potrzebuję pomocy. O, matko, to sytuacja awaryjna. Zobaczmy, co się dla ciebie nada. Och, co powiesz na tę jedwabną bluzkę? O, tak, podoba mi się. Hej, nie trafiłaś. Ups, chciałam ubrać ciebie, a nie krzesło. To nic, mam tu coś jeszcze, też się nada. O, rzucam pracę woźnej. Wyglądam na to zbyt dobrze. Przepraszam, ale spokojnie. Mam tu jeszcze inne ładne rzeczy. Może sama to przymierzę? I już, koniec z eleganckimi krzesłami i woźnymi. Podoba mi się? Proszę, tyle wystarczy? Dzięki, do zobaczenia. Uff, co za dzień. Jak ona mogła tak rzucać tymi ciuchami? Ale teraz już wszystko jest dobrze. Idę na lekcję. I gotowe. Uroczy balon do dekoracji. Dobra, teraz zajrzę do lodówki. Zobaczmy. Miałam tutaj coś specjalnego. Ach, jest. Dobrze, że to podpisałam. Przyda się jeszcze świeczka. Sto lat, Eni? A to co? Co się dzieje? Czy to moja impreza niespodzianka? Dokładnie. Wszystkiego najlepszego. Pomyśl życzenie. Yeah! Chcę już skosztować tej urodzinowej kapusty. Oderwę sobie jeden liść i już. Pyszna. Świeżutka. Zjem jeszcze trochę. Wszystkiego dobrego, skarbie. Cieszę się, że smakuje ci kapusta. Och, to dla mnie. Chętnie się poczęstuję. Wow! Zobaczcie, co znalazłam w kapuście. To cukierek. Co za wspaniałe urodziny! Cukierek o smaku pomarańczowym, czyli twoim ulubionym? To prawda, ale chętnie się nim z tobą podzielę. Jeszcze ostatnia wstążka i gotowe. Zobaczmy. No nie wiem, spodoba jej się? Wszystkiego najlepszego, Emmo. Oto twoje ciasto. Co? Jest okropne.
Nie takie chciałam! Och, nie, nie. Czy możesz je ulepszyć? Zobaczę, co da się zrobić. Może dodam jeszcze parę dekoracji. Proszę, gotowe? Jest piękne. Na pewno oryginalne, ale czy jej się spodoba? O, mam babeczkę na torcie. Ekstra. Au, mój ząb. Mamo, czemu mi to zrobiłaś? O, matko. Nie, 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 nie. Musimy wymyślić coś innego. Och, już wiem. Ona uwielbia świeże owoce. Jesteś w stanie coś z tego stworzyć? Oczywiście. Jestem przecież cukiernikiem. Znam się na owocach. Zrobię coś wyjątkowego przy użyciu foremek do ciastek. Wykroję nimi plasterki owoców. Będą wyglądały pięknie. Po co komu nudne owoce, skoro można mieć gwiazdy i kwiatki? A teraz udekoruję nimi tort. Na szczęście zmieszczą się na nim wszystkie. Tort urodzinowy jest gotowy. Voilà! Co ty na to? Brawo! To się nazywa arcydzieło. Wszystkiego najlepszego, Emmo. Oto twój tort. Och, wow! Uwielbiam ciasta i świeże owoce. Przepyszny. Moja córeczka musi mieć wszystko, co najlepsze. 100 lat. Skończyło się miejsce na kartkach. Zaraz, zużyłam już wszystkie? O nie, nie mam na czym rysować, mamo! Co się stało, kochanie? Zabrakło mi kartek. Nie martw się, popatrz. Wyprasuję papier żelazkiem i wszystko znika. O, czary! Znów mogę rysować. Dzięki, mamo. Nie ma sprawy, córeczko. Proszę, narysuj coś ładnego. Spójrz na moją lalkę, mamo. Aha, bardzo ładna. Ale nuda. Teraz pobawię się misiem. Jego też mam dość. Brum, brum. Chcę coś nowego. Coś się dzieje. Mamusia nie lubi hałasu. Nie da się ciebie jakoś wyłączyć? Dobrze, weź kluczyki. No już, śmiało. Wiedziałam, że się uda. To będzie świetna zabawa. Wow! Jaki lśniący! I cały mój! Nie mam nawet prawa jazdy. Zapnijcie pasy, będziemy gnać. Bezpieczeństwo. Ruszajmy. Brum! Ło, jestem świetnym kierowcą. Bip, bip, z drogi śledzie, bip, bip. Wow. Cześć, spójrz na moje auto. Jest wspaniałe. Wszystko w porządku? A, no tak. Rozumiem. Bardzo luksusowe auto. Chciałabym takie mieć. I co ja mam teraz zrobić? O, co to jest? Samochodzik? To mój szczęśliwy dzień. Dam go mojej Eni. Ale gdzie ma się nim bawić? Chyba mam pomysł. Połóżcie białą koszulkę na blacie. Narysujcie krzywą linię czarnym mazakiem. I tak przez całą długość koszulki. Dorysujcie drugą linię. To będzie droga. Teraz pasy drogowe. Jak skończycie, to pokolorujcie drogę. Ale nie zamalujcie białych pasów. Jak skończycie, powinno wyglądać tak. Pora włączyć silniki. Hej, Eni. Mam coś dla ciebie. To nie wszystko? Wow, droga! To jest świetne! Brum, brum! Zupełnie jak masaż. Super zabawa, mamo. Mam najszybsze autko na świecie. Zobacz. A? Ups. Nic nie szkodzi. Trochę plecy mnie bolą. Dziś impreza u mnie. Będzie świetnie. O. Cześć. Suń się, przegrywie. O, chyba mnie nie zauważyły. Gdzie moje okulary? Halo? Ktoś mi pomoże? Co to za światło? To twoje? Zaraz. Zabierz to ode mnie. Nie wierzę, że to trzymałam. Lepiej się odkażę. Od razu lepiej.
O, cześć! Eli, zróbmy zdjęcie! Uśmiech! O, jesteście super! A? Co się dzieje? Śmigłowiec? Kto to? Dzięki za podwózkę! Lubię efektowne wejścia. Trudno być tak bogatą. Ta lekcja mnie nudzi. Hej, uważajcie! Dziś zrobię klasówkę. Liczę tylko pieniądze, nic więcej. Oj tam, jestem zajęta. Obym zdała, uczyłam się całą noc. Koniec gadania, oto klasówka. Do dzieła. Mam ludzi od tego. O, bardzo fajne. Jakie ładne. O, zdałam. Dzięki. Dzięki za nowe auto. Wynoszę się stąd. To bardzo trudne, ale skończyłam. Gotowe. Warte wydanej kasy. Hej, nauczycielko, proszę to zabrać. Dziękuję. Co za strata czasu. Oceniłam wasze prace. Jestem pod wrażeniem, Messi. A, o, szóstka z plusem. Dziękuję. Truje? Jak to? Hej, za co ci płacę? Nie wiem, co powiedzieć. To mnie wkurza. Halo? Tata? Wymień kujona. Schowam to do szafki. Powinnam założyć kłódkę. A? Ukryty pokój? Nigdy go nie zauważyłam. Chętnie się w nim rozejrzę. Jaki przestronny. O, tu jest przytulnie. W końcu mam gdzie czytać i się uczyć. Wow, nie wiedziałam. Muszę tu częściej wpadać. O, cześć, Eli. Czemu? Ja miałabym rozmawiać z Justinem? Nic z tego nie rozumiem. Potrzebuję czasu dla siebie. Na szczęście mam się gdzie ukryć. Wejście tylko ze złotą kartą. Od razu lepiej. Ach, moja kryjówka. Zajmę się czymś fajnym. To wygląda ciekawie. Jak prawdziwe. Co za dzień. Odprężę się. Najnowsze środki bezpieczeństwa. Ostrożności nigdy za wiele. O, przyszła pani. Proszę siadać. Nie znoszę, kiedy obsługa do mnie mówi. Chcę być rozpieszczona. Okej, nałożę maseczkę na twarz. Jest najlepsza na rynku. Zrobiona ze złota. Pani twarz będzie wyglądać jak milion dolarów. Zabawne, bo akurat tyle kosztowała. Proszę bardzo. Kocham swoją pracę. Co tu jeszcze robisz? Ach, to jest życie. Nie wiem, co zjeść. Za duży wybór. Ale tato, ja chcę jednorożca. Halo, tutaj. Za chwilę przyniosę. No ja myślę. Proszę. Smacznego. Czemu akurat ona tu siedzi? Matko, jaki skandal. Halo? Dziękuję. To jest takie biedne. O, to jest świetne. Pani posiłek. Mam wyszukany gust. Pycha. To nie jest dla każdego. Co? Hej, ty! Chodź tu. Pani pieniądze. Pycha. Co? Nie do wiary. O, złoto. Pyszności. One są niedorzeczne. Ale jestem głodna. Muszę coś zjeść. Ale co? Nawet nie ma z czego wybierać. Wiem.
do twarzy mi w tym. Polowanie czas zacząć. Aha. Ładne i tłuste. To chyba ten fast food. Łatwizna. Co za rarytas. Kocham pająki. Co? No tak, zapomniałam o nich. Muszę zmienić pracę. Co to było? Ale się wyspałam. Pora się zebrać. Nie ma wody? To jak się umyję? Przynajmniej umyję zęby. Po co komu szczoteczka? Miętowa. Okej. Musi wystarczyć. Co by się ubrać? Dobrze, to jest ładne. Cóż, niech i tak będzie. Nie, ten jacht jest za mały. To budeczka. No tak. Muszę coś wymyślić. Wow, dobra jestem. Hej, pobudka, halo. Wiem, temu na pewno się nie oprze. Złotko, co za piękny sen. Świetna robota, jak zwykle. Taka praca. Pa. O, już jest ranek. Gdzie telefon do makijażystki? Halo? Pomóż mi. Czego potrzebujesz? Chcę ładnie wyglądać. Zrób mi makijaż. To będzie kosztować. Gdzie kasa? Dobrze. Weź. Serio? Nie ma mowy. Czy wszystko muszę robić sama? Co za nuda. Okej, chyba możemy zaczynać. Ej, trochę entuzjazmu. Pierwsza absolwentka to Cheryl. Ach, moi fani. Zdałaś tylko dlatego, że twój tata zafundował nam basen. Gratulacje. Czemu mnie dotykasz? Fuj. To okropne. No chodzę. Brawa dla Cheryl. Następna, Ellie. Wystawię się moim najlepszym profilem. Oto pani dyplom. Tak, udało się. Z całą pewnością. Pora na selfie. Jakie słodkie. Dobra, zejdź już z podium. Na końcu mamy Essie. Tak się cieszę. Oto kartka. To wszystko? Miałem się nie rozpłakać. Chodź tu. Okej, ogarnij się, Kevin. Zasłużyłaś, Essie. O, grant. Jazda Essie. Najlepszy dzień w życiu. Nieważne, czy masz kasę, czy puste konto, przydadzą ci się różne sztuczki. Nie zapomnij przesłać filmiku znajomym i subskrybuj nasz kanał, żeby zawsze być na bieżąco.